niewątpliwie stała się jednym z liderów przemian w strefie podmiejskiej miasta Poznania i myślę, że można mówić też o skali ogólnopolskiej, bo sam powiat poznański przecież najbogatszy i najsilniej rozwija się w skali całego kraju. Ma największe PKB, na jednego mieszkańca najwięcej inwestycji zagranicznych. No i jest poddany temu intensywnemu procesowi suburbanizacji. W przypadku gminy Dopiewo jest to, bym powiedział, taki tygrys gospodarczy na miarę być może tego, co przeżywała gmina Tarnowo Podgórne w latach 90. Czyli to był pierwszy etap inwestycji i mieszkaniowych, i inwestycji produkcyjnych, usługowych. I tam rzeczywiście Polska i aglomeracja poznańska patrzyła na tą gminę jako na lidera. W tej chwili ostatnie dane pokazują, że to właśnie w gminie Dopiewo najwięcej mieszkańców osiedliło się w ostatniej dekadzie. Prezentowaliśmy dane, że w latach 99-2009 liczba ludności zwiększyła się o prawie 70%, a w ostatnich 20 latach o 100%. Dzięki zmianie zupełnie położenia komunikacyjnego, bo przecież kiedyś gmina Dopiewo była taką jakby peryferyjnie położoną komunikacyjnie, nie przebiegały przez tę gminę żadne tranzytowe szlaki. W tej chwili przebiega autostrady z węzłem drogowym, co ważne, a więc zjazd i wjazd na autostradę oraz poprowadzenie tutaj zachodniej obwodnicy sprawiło, że ta gmina stała się najbardziej atrakcyjna, jeśli chodzi o położenie komunikacyjne. Jej atrakcyjność polega również na tym, że była to do niedawna gmina typowo rolnicza, więc ma mnóstwo gruntów, które mogą być przeznaczone pod działalność gospodarczą, które nie są czy nie podlegają takim restrykcjom, jak na przykład obszary chronione przyrodniczo czy cenne przyrodniczo. Tych najbardziej cennych obszarów chronionych gmina ma tylko 2%, a więc pod tym względem znajduje się w znacznie lepszej sytuacji niż Puszczykowo, niż Kórnik, czy nawet gminy po wschodniej stronie aglomeracji, jak Pobiedzisko czy Murowana Goślina. Tam też rozwój idzie więc w kierunku tworzenia takiego zielonego pasa, gdzie ceni się zabudowę mieszkaniową wyższej jakości, gdzie ceni się inwestycje nieterenochłonne i niezagrażające środowisku. W przypadku gminy Dopiewo, jak tutaj też pani wójt mówiła, ma to być brama od strony zachodniej, ta nowa brama, bo wcześniej tą bramą tworzyło bardziej Tarnowo Podgórne. Tą drugą bramą jest takie określenie angielskie gateway, czyli takie wejście do miasta, które ma służyć jako strefa przede wszystkim zainwestowania. Jak uda się połączyć te dwie sprawy, a więc inwestycje produkcyjne, logistyczne z atrakcyjnością zabudowy mieszkaniowej, atrakcyjnością środowiska zamieszkania, które wymaga jednak terenów zielonych, terenów rekreacyjnych, dostępności do usług publicznych, szkół, ośrodków zdrowia, rekreacji, sportu, no to jest wyzwanie na najbliższe 10 lat. Dlatego mówiłem o szansach i rzeczywiście do tej pory gmina to wykorzystuje, ale również o racjonalizacji tych działań z punktu widzenia gospodarki przestrzennej i warunków życia mieszkańców, aby nie wejść w konflikt takiego gwałtownego, urbanizującego się obszaru, gdzie no, ten rozwój demograficzny i gospodarczy, za nim nie będzie nadążał rozwój infrastruktury, tej społecznej szczególnie, no i drogownictwa, więc tutaj jest też problem skutecznego jak gdyby komunikowania się na obszarze gminy. Więc myślę, że jest to naprawdę gmina bardzo rozwojowa, ale też z punktu widzenia zadań gospodarki przestrzennej na przykład bardzo problemowa. Staramy się doradzić tutaj fachowcom pracującym w urzędzie i planistom i osobom działającym na rzecz wdrażania strategii rozwoju gminy, doradzić przekształcanie terenów i tworzenie planu zagospodarowania przestrzennego takiego, który umożliwiłby skutecznie nabycie takiego terenu przez potencjalnego inwestora. To jest klucz. Jeśli będziemy mieli tą podstawę, czyli miejsce, gdzie można zainwestować, a takie tereny na pewno muszą się pojawić, wtedy zadziała efekt kuli śniegowej. Mam nadzieję, że pojawią się kolejni i kolejni, wtedy będzie łatwiej. Niemniej ten pierwszy krok gmina, moim zdaniem, jest przed tym pierwszym, najważniejszym krokiem, a potencjał ma olbrzymi. Współpraca z gminą i z miejscem zamieszkania jest zawsze ważna nie tylko dla mieszkańca, który chciałby coś osiągnąć, ale również ma sens właśnie z powodu działania na rzecz dobra wspólnego. I to jest, myślę, najważniejsze. Te dwa elementy trzeba połączyć. Własne korzyści z korzyściami wspólnoty, w której się zamieszkuje. I myślę, że
W gminie Dopiewo warto to czynić. Gmina Dopiewo, mimo różnych problemów związanych z trwającą już blisko dwie dekady, czy nawet dłużej, transformacją, bo reforma samorządowa nastąpiła w 90 roku, jest miejscem, w którym na pewno warto mieszkać. Sam osobiście jestem mieszkańcem gminy Dopiewo od ponad 10 lat. I sądzę, że działania na rzecz dobra wspólnego zawsze mają sens i zawsze w dłuższej perspektywie się opłacają. W związku z tym warto. Warto pracować w każdej gminie. Tak jak powiedziałem, ja 6 rok jestem tutaj, pracuję społecznie, pracuję dla klubu, pracuję dla społeczeństwa, też żeby miało jakąś rozrywkę w postaci piłki nożnej, aczkolwiek ta konferencja, która tutaj była, na której powiedzieliśmy sobie kilka słów i pytania, które padały w moim kierunku, również są o tyle pożyteczne dla mnie, że widzę ukierunkowania, w jakich powinienem się w tej chwili, jakimi powinienem się w tej chwili zajmować. Czyli przede wszystkim chodzi tutaj o dobro tych maluchów naszych, czyli dzieci, które no, są przyszłością sportową też gminy. Uważam, że warto współpracować dla gminy Dopiewo. Mamy tutaj bardzo przyjazne sąsiedztwo, mamy bliskość do Poznania, także możliwości zatrudnienia są tu duże, poszukiwanie przez nas pracowników przynosi dobre efekty. Korzystamy też z oferty rekreacyjnej gminy, nasi pracownicy grają tutaj w piłkę. I bardzo dobrze pracuje nam się osobiście, także z przedstawicielami gminy, z panią wójt, z panem z działu nieruchomości, z którym ostatnio przeprowadzamy pewien projekt. Zawsze z każdej współpracy można wyciągnąć coś dla siebie, jest to zawsze kolejne doświadczenie. Gmina Dopiewo ma kilka istotnych atutów. Jednym z nich jest oczywiście renta położenia wynikająca z bliskości aglomeracji poznańskiej jakby i tranzytowość tej gminy. To jest niewątpliwe, ale to są tak zwane uwarunkowania antropologiczne, które generuje człowiek. Tak? To one są ważniejsze, tak? Jakby z tego wynikało. Budowanie wiedzy i jakby nie zależy od przestrzeni, natomiast bliskość Poznania, bliskość zaplecza intelektualnego w postaci uniwersytetu, instytucji oczyszczenia biznesu, sektora bankowego, firm inwestujących zawodowo w rozwijanie przedsiębiorczości, a wreszcie grupa młodych ludzi, którzy akurat tu żyje, studiuje i uczy się, jest pewnym zapleczem intelektualnym, które dla gminy, tak, dla tego miejsca jest niezwykle cenne i to między innymi zadecydowało, że firma Eureka Technology Park zdecydowała się na inwestycje właśnie tutaj. Lat. Współpracujemy też z Urzędem Gminy ze względu na to, że bez Urzędu Gminy w zasadzie nic wybudować się nie da, dlatego dla nas jak najbardziej i współpraca z Urzędem i współpraca z nadzorem gminnym, wszystko to jest bardzo istotne. No i uważam, że warto pracować jak najbliżej, jak najściślej, żeby wszystkie problemy, wszystkie sytuacje trudne rozwiązywać w zarodku i żeby sobie wzajemnie pomagać. Konferencja spełniła oczekiwania. Zapoczątkowała strategię rozwoju gminy pod kątem gospodarczym. Taki miała charakter. Ludzie są zadowoleni. Była bardzo dobra frekwencja. I myślę, że powinniśmy być zadowoleni.